Zapiszmy takie wyrażenia. Do minus 5 dodaj iloczyn liczb 4 i i. Spróbujmy. Do minus 5 dodaję iloczyn liczb 4x. Iloczyn to mnożenie. Zatem zapiszę, że to będzie minus 5 dodać 4x. Następnie weź iloczyn minus 8 i tamtego wyrażenia, a na koniec dodaj 6. To jest nasze wyrażenie pierwsze. I robimy wyrażenie końcowe. Weź iloczyn minus 8, to jest minus 8. Iloczyn, czyli mnożenie, minus 8 i tamto wyrażenie, czyli muszę przepisać ten kawałek. Przepiszę minus 5 dodać 4x, a na koniec dodaj 6. Dodaję 6. Wzięłam iloczyn minus 8 i pierwszego wyrażenia i na końcu dodałam 6. Ta kropka tutaj jest niepotrzebna. Równie dobrze możesz zapisać, że to jest minus 8, w nawiasie minus 5, dodać 4x, dodać 6. Można uprościć to wyrażenie, ale zostawimy w takiej formie, ponieważ tak mieliśmy zapisać, wynika to z tego zdania. Jeszcze jeden przykład. Weź sumę liczby 7 oraz iloczynu minus 2x. Myślę, że już wiesz, o co tu chodzi. Mamy najpierw liczbę 7. Bierzemy sumę, czyli suma to dodawanie, suma to wynik dodawania, iloczyn minus 2x. Iloczyn minus 2x to mnożenie, czyli minus 2x. To jest inaczej minus 2 razy x, czyli po prostu minus 2x. Następnie do 4 dodaj podwojone poprzednie wyrażenie. Czyli do 4 mamy liczbę 4. Dodajemy podwojone, czyli mnożymy przez 2. 2 razy poprzednie wyrażenie. 2 razy i w nawiasie przepiszę to, co tutaj wcześniej zapisaliśmy. Dodać minus 2x. Tak naprawdę w tym miejscu mogłabym, tak jak w poprzednim filmie, pozbyć się tego nawiasu. Plus dodać minus dają nam w tym momencie minus. To jest inaczej 7 dodać, odjąć 2x. I tak samo tutaj zapiszę, przepiszę ten przykład. Mamy 4 dodać 2. Zamiast 2 razy mogę napisać po prostu 2 nawias. Tak? Tu wiemy, że jest to mnożenie 2 i w nawiasie 7 odjąć 2x. Zamykam nawias.